ty ta, co jest z tobą, babo? No co, co, co ze mną? Co stara babo jedna? Widzowie, dzisiaj Edyta i Wiesław uciekają przed 50 wkurzonymi, rozjuszonymi rolnikami, którzy chcą ich rozwalić. Rolnicy podzieli się na 3 drużyny, mają do dyspozycji samolot, ciągniki i kosiarki, a to wszystko po to, żeby złapać Wiesława i Edytę. Edyta, jak się z tym czujesz? No co, no pozdrawiam internety, telewizory i ogólnie super, super sprawa, no. Będę w telewizji potem. No pewnie, że będzie, że też będzie, stara babo. Ale widzowie, żeby było to mało, mamy 30 minut na to, żeby przeżyć tą nawałnicę rolników. Będą nas nacierali z każdej strony. Jeżeli wam się to spodoba, łapa w górę, su 5000, lecimy z kolejnym. Mamy minutkę, żeby znaleźć sobie jakiś pojazd, a potem zaczyna się Mordor. Ej, dobra, Krycha, musimy znaleźć jakiś transport. Dawaj, bierzemy rowery i lecimy. Dobra, dobra, ale zbodekstowane 30 minut mamy, nie? Jeżeli zastanowiliście się, jak brzmi Edyta, to Edyta nie jest Edytą, tylko jest Krychą. Jak możecie teraz widzieć, nasi przeciwnicy są tu, tu i tu. Jest ich dużo, naprawdę. Dlatego my musimy znaleźć jak najszybszy środek transportu, żeby im być w stanie uciec. Mamy dosłownie minutę na naszym timerze, a ja mam przed sobą Tira. Edyta, mamy problem. Co się dzieje, Wiesław, no? No nie mam żadnego transportu. Noga mnie boli. Krycha, stary, nie możemy tak gadać, musimy znaleźć jak najszybciej coś. Edyta! Mam stary motor! Dawaj na motor, wsiadamy! Trzymaj ten motor! Czekaj, czekaj! O, motor! Dawaj, dawaj, Edyta! Czekaj! Wsiadaj, staruszko! No! Widzowie, jak możecie zauważyć, 3 sekundy i zaczyna nam się odliczanie. Dokładnie teraz startują nasi piękni rolnicy, których możecie zauważyć ponownie tu, tu i tu. Jak widzicie, naprawdę jest ich dosyć dużo, dlatego słuchaj, Krycha, musimy znaleźć jakiś sposób na to, żeby nas nie złapali. Dobra, no to co? Maskowanie? Co polecasz? Stary, ja mam w planach to, żebyśmy na razie postrugali pawiana. Musimy jakoś znaleźć drogę, żeby nasze postacie przeżyły, kurczę. A macie ludzi z samolotami? A zastanawiali się, czemu nas gonią? Nie wiem, może nie zapłacić za przelicę albo co? Stary, no właśnie, no przecież Edyta i Wiesław pracują w piekarni. Ty stara ruro, zapłaciłaś za prąd? Ja nie mam pieniędzy, ty masz dostęp do konta. Biorę rozwód po tej akcji. Cały palet obej nas nienawidzi. No dostęp, bierz rozwód. Ja lecę na Nowa Island, na Isla Beata. Będę w telewizji w tym programie. Tak se gadamy, tu a oni pewnie już nas rozwalają, daj myśleniowo, jakieś pewnie taktyczki mają. Ja dobrze w Clintonie jestem, chłopaki. Najbardziej obawiam się stary tych samolotów. O, to jest najgorsze. Jak walną, to tylko raz będzie. Nie będzie co zbierać, kurczę. Ej, stary. Ja się naprawdę stresuję tym, jakby... Kurde, ale ten czas leci strasznie wolno, nie? Dobra, panowie, zróbmy tak, dajmy sobie info, takie ważne, a tak to po prostu jeździmy sobie. Trąbcie, to będą pędy gadać, a ten, oni nie będą mieli jak. Edyćka, kochanie moje, nie ma ich. No nie ma, no, ale to w sumie dobrze, no. A to co, może pojedziemy na jakąś randkę? Kiedy my byliśmy ostatni raz na takim, wiesz, kolacji, albo może na plaży? W 37 nad Bałtykiem. O, właśnie. Nie nad Bałtykiem. Dobra, to jedziemy nad Bałtyk. Wybieramy się nad Vespucci Beach. Zobaczmy teraz, czy jest ktoś tam. Wy to widzicie w tej chwili? Jeżeli no tam nie ma, a wiecie, że dobrze był tam spawn jednych z naszych rolników, więc dobrze, żebyśmy na nich nie natrafili tam. Co nie, Krycha? Może być lipa, jak ich tam spotkamy. Kurde, nie wiem. Im dłużej to trwa, jak nikogo nie widzimy, to coraz większy stres, nie? Ej, stary, chyba coś jedzie przed nami. Oho. To jest jakiś tir albo coś? Co to jest? Coś się rusza, no. I to nie jest naturalne. O cholera, stary. Ja się boję. Coś się dzieje. O cholera, kociarki jeżdżą, stary, zdupcamy stąd! Widzą nas. Nie, zdupcamy, zaraz tu będzie naprawdę lipa. To, co się odwala, to jest naprawdę grubo. Oni mogą się komunikować ze sobą. Te 3 drużyny działają, żeby tutaj złapać Edytę i Wiesława. Edyćka, jak zginiemy, to razem. Czemu na plażę nie jedziemy? Nie jedziemy na plażę, bo tam są komornicy. Tak, komornicy. Ale coś pusto, totalnie ich nie widać. Jakby, ja chcę zobaczyć, co się u nich dzieje. Wy pewnie, widzowie, to widzicie tak częściej. Aczkolwiek, no, u nas totalna pustka. My jesteśmy tacy dobrzy, Krycha. Czyli co, myślisz, że nas nie widzieli? Chyba nie. Albo nas nie dogonili. Widzowie, oni też mają pobustowane te traktory, dlatego mogą nas po prostu dogonić na takim motocyklu. A jak nas zramują, to lecimy wtedy do piach. 3 stopy pod ziemią, był taki zakład pogrzebowy. Ej, stary, jedziemy na ich spawna. Nie ma opcji, tak, że się skapną. Dawaj. Dobra. To jest odwrócone myślenie. 5 minut jest za nami, a my spotkaliśmy tylko 2 wkurzone kosiarki niebieskich rolników. Ja pierdzielę! O nie. Piasek jest dzisiaj dość ciepły. Ten PC to on ciągle przyspiesza. On ciągle przyspiesza, nie? Widzowie, piasek jest dzisiaj dość ciepły. Widzicie ten napis? Ten napis sprzedaje naszą lokalizację, jak rolnicy nie wiedzą, w jakim miejscu możemy się znajdować. No i właśnie zostaliśmy sprzedani, więc Edytka, musimy stąd jak najszybciej zdupcać. Siu, jedź, kochanie, jedź! Będę jechał, dobra. Jedziemy na plan filmowy, jak w James Bond. O, no! Traktor! Krycha!
Dobra, uciekaj, uciekaj jak najszybciej. Stary, zdupcamy, zdupcamy. Dobra, to już. Dobra, to musi. Uliczkami, uliczkami. Tak, 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 tak. Oni już to byli z drużyny Knoksa. Były czarne traktory. Dobra, już info na pewno poszło, nie? Dwóch na skuterze gdzieś koło plaży. No na 100% stary, jakby oni już pewnie polatali sobie po kanałach i może być zadyma. Dobra, patrzę do tyłu, ale na razie nikogo nie widzę za nami. Też widzowie, będą wam się pojawiać super ujęcia od naszego kameramena, który lata nad nami i nad różnymi ekipami, że po prostu łapać dla was jak najlepsze smaczki. Dobra, chyba zgubiliśmy ich. Ty no stary, ej, coś te traktory to słabe. Oni chyba komunikacji jakieś nie mają. Może zmienimy pojazd? No, no właśnie, zmienimy pojazd stary na to. O! O, o! Mini Cooper, stary. Dawaj, wsiadamy do tego. To jest przejażdżka. No i widzowie, do tego, żeby Wiesław i Edyta nie czuli się bezbronni, mamy piękne kule. Czyli coś takiego, jak złamiecie nogę, dostajecie od szpitala i po prostu sobie zadupcacie. Tak. Co widzę? Czerwony parking. Porzucone. Parking. My możemy zadupcyć, ale właśnie rolników w taki sposób, jakby wysiedli ze swoich traktorów. Właśnie stary jedzie na traktor. Ty. On się nie kapnie. Ej, on stary, ty kołzuje w środku. Ej, no. O cholera, kolejny tu jedzie, stary. Nie, nie. Stary, sprzedali się nas. Dupcą w nas, to jest koniec. Stary traktor za nami zadupca. Tylko nie otwieraj kartki w samochodzie. Ej, ja myślę, że to był naprawdę gówniany pomysł, żeby to zmieniać. Widzowie, zostały nam 22 minuty, za nami lecą dwa traktory. Ja się boję, że zaraz ktoś nam tutaj wyjedzie. Ty stary, oni za nami jadą tak w miarę łeb łeb. Patrz co robię. O. Tak, to jest zarąbista miejscowa. Oni tu nie przejadą, to można wykorzystać na później, jakby był jakiś pościg. Tak, tak, tak. To jest to. A, jedzie traktor, widzisz go? Ja słyszę coś latającego. O Mierzę cholera, coś. O cholera, widziałem właśnie typa, który przeleciał, nie wyrenderował mu się samolot, widzowie. Oho, dobra. Mamy przerąbany, dobra, jadam, stary. Jadą, jadą za nami, jadą. Ej, stary traktor przed nami. Ej, myślisz o tym samym, co ja? Tak. Dobra, lecimy z nim. Dawaj, dawaj. O cholera, o cholera. Dobra, dobra, nie odwróci się. Kiedy mają zakaz korzystania z pojazdów przez minutę? O nie, kiedy to mają zakaz skorzystania z pojazdów przez minutę? Stary, zdupcamy. Widzowie, takie właśnie też anonsy mogą latać. Kurczę, dawaj Edytka. Czekaj, broń. Wyciągaj, dawaj tu i lecimy na te getto. Nie, traktor przy Co? Mnie. Nie, uciekaj stary, uciekaj do mnie. Schowałem się, czekaj, schowałem się za płotkiem. Ej stary, ja idę na dach, ja idę na dach. Cholera, traktor tu podjeżdża. Ja za nim, czekaj, ja tu wejdę. Jestem stary na dachu, ale mogą nas chodzę, samolotami chodzę. Tutaj wystawić. Chodzę. Dobra, jestem na górze. Jestem z tobą. Dobra, musimy to przeczekać chyba. Tak. Oho. Nie, już coraz więcej. Stary. No mamy po pojeździe chyba. Ej, musimy jakoś zdupcać stąd. Oni nas obs... Ej, oni wchodzą, stary, wieśniak tu wchodzi. Walimy go. Kasuj wieśniaka. Czekaj, zabiję go. Edyta, nie. Co tu się dzieje, widzowie? Skasowałem Edytę. Edyta leży. O nie. Widzowie, wsiury nie dają za wygraną. O nie, leży. Dobra, Edyta, wstawaj, kurczę. Wstaję, o, Wiesiu. Wstawaj, kochanie. O, trochę mi się kręci w głowie. Stary, musimy skakać stąd. Musimy skakać, o. Dawaj. Nie, no nie. Dobra, Edytka, dobra, dawaj! Lecę. Dawaj bokiem tu, bokiem ich porobimy. Ta Edyta ma taki niestandardowy styl biegu. O cholera, traktor za nami. Traktor za nami, stary. Do krzaków. Dawaj. Jakąś furę trzeba ogarnąć, Edytka. No nie wiem, Ej, samolot o, jest nie, za nami, traktory samolot. Kolejne. Dobra, się w krzakach schowałem. Ja wyrolowałem jeden traktor! Ja jestem w krzakach, nie widzą mnie w krzakach. Cholera, wyskoczyli mi z traktoru, stary! Widzę. Ja im biorę traktor! Tak, dawaj stary, dawaj! Śpierdzielaj, nie biecha mnie! Mam traktor! Dobra, czekaj. Cholera, stary, spadłem. On nie jest dwuosobowy. Nie. Wieśniaki za mną są, stary! Czekaj, będę ich potrącać, o nie! Cholera! Szturchają mnie, nie mam szans! O nie! Stary, ja próbuję tutaj na tych, ja jestem uziemiony. Jak to? Co jest z tobą? Znaczy, szturchają mnie tymi traktorami. Cholera, ej, ja im zdupcam powoli, ja zgubiłem Dobra, już jednego. Nie. Mam pościg za dwoma. Bo my nie jesteśmy. Oj. Stary, biegnie na mnie trzech, zaraz wdupcam się do fury i cię ratuję. Dobra. Ja pierdzielę traktor, mam furę, pusta. Cholera, ty, czemu on mnie nie zdramował? Stary, mam furę. Jadek, gdzie jesteś, brachu? Ja jestem, wiesz gdzie? Kurde, jak ci to powiedzieć. Cholera, a w czym jesteś? W traktorze niebieskim. O, wiesz gdzie jest taka myjnia? No, wiem. Stary, no, to dawaj tam. Ale tam typa nas bije. O, to jest już od... No. Stary, ja jeżdżę jakąś multiplą tutaj obok ciebie. W myjni jesteś? No jeżdżę przed, w niebieskim traktorze. Wszyscy się za mną puścili. Jeżdżę takim małym srebrnym kompotem. Widzę cię, stary, widzę cię.
Cholera, blokują mnie, stary. Widzę, blokują. widzę. Mam przesranę. Nie, szturchają mnie. Przyknij go, myj na tył. Nie wiem, ile wytrwam. Stary! 18 minut tam zostało, ja próbuję. O nie. Wiesz, jak mi próbował wsiąść do auta. Dawaj, stary, gdzie jesteś? Wychodzę. Gdzie? Dawaj, Edyta, do mnie jakoś. Gdzie ty jesteś? Cholera. Stary, ja wyglądam jak pudełko od zapałek. Nie, biją mnie. Edycia! Starą babę, wiesz co, na bili cię zadzwonię, ty, kanario. Chodź, ja tu jeszcze, stary, dawaj do mnie. Czekaj, siadam do auta. Dawaj. Ej, wyrzuciłem samochtura Edyty z auta. Co ty gadasz? Kid. Ej, dobra, uciekamy. Uciekamy, kurwa. Samochtura Edyty. Dobra, ja jadę kim suwem. Widzowie, mamy to, nie rozwalili nas jeszcze, ja pierdzielę, mam dwa ciągniki za sobą. Dobra, gdzie jesteś? Stary, z dupcami, rozdzielamy się totalnie. Dobra. Ale emocje, ja myślałem, że już po nas. Widzę cię. Dobra, tak, dawaj do mnie. Cholera, mam jakiegoś Infernusa, ale strach go brać w ogóle. Budowa, dawaj na budowę skoczymy. Dawaj, tak. Jadą za tobą? Nie widzę. Dobra, stary, przyczajmy się tutaj, dawaj. Tak. Cholera, chyba nas wyczaił, albo nie. Nie wyczaił nas. Dobra, co robimy? Może zostaniemy na razie we dwóch autach? No, ale powiem ci, że jestem postawany, to są. O cholera, chyba się... Nie. Ha, widzowie, patrzcie, ile traktorów tam jedzie. Nie widzą nas, stary. Ale OP! Jak coś to można zdupcać na górę, oni tu nie wiadą. To jest też plan, ale stary, ja bym ogarnął jakiegoś okolica, wieś, kiedy ty zrespi się zaraz nowy samochód. Dobra, stary, musimy poczekać, dawaj, czekamy tutaj. Dobra. Edycia, jak ci mi dzień mija? No piękny, ale słuchaj, za 18 minut jestem jak miłość. 16, przepraszam. Musimy zdążyć, nasz ulubiony serial. No. Weź pojedziemy na dwa auta, żeby wiesz, zrobić im jak najwięcej przypału. Cholera, gdzieś to auto... Traktor jedzie. Chowam się, dawaj. Karawan za nami. Karawan! Czekaj, czy oni tu jadą? Wjechali na budowę, nie widzą nas. Dobra, przesiadamy się. Przesiadka do karawanu, widzowie. Dostaliśmy karawan od Piotrusia. Czekaj, dobra, jest. O cholera, jedzie tu. Joseph mnie na pogrzeb jadę mojej żony. Pogrzeb to jest. Pogrzeb, mamy nieboszczyka w aucie. Ej! Pogrzeb! Uszanuj zmarłego! Cholera, ilu masz tu jest? Ty, kanario! Widzowie! Mamy przerąbane. O nie, to jest koniec nie, chyba. Stary, damy radę. Przepcham ich, jakoś dawaj, muszę. To jest dziura. Lecimy, dawaj. Jest. Mamy to. Dawaj, o nie. Nie. Dobra, tak blisko, dawaj, mi się skupiać. Mam te kosiarki, stary, najgorsze. Tak. Cholera. Dobra, jest, tak. Jak ograne. Kolejny traktor. Jest, dawaj tu w prawo. Nie, gdzie? Dobra, jedź. Dobra, stary, jadę, ale nam w ogóle sterolował nas. Jadą za nami. Stary, za nami samolot, ja widzę tylko gościa i nie widzę modelu samolotu, a nas ktoś popyka. O rany. Dobra, musimy to jakoś ograć, bo jesteśmy totalnie... Stary, 14 minut, lotnisko, co ty na to? Tak. To musi się udać, ale się tam rozwalają za nami. Stary, no jest mocno, naprawdę. Dobra, ale mamy troszkę czasu. Tak. Cholera, tak jedzie za nami ten jeden, Knoksy. Zablokowała ich ciężarówka chyba. Co? Zarąbisz się, stary, mamy to. Nie, jedzie, przedarł się. Patrz to, Santa Male! O nie! Ja pierdzielę, ale ja troluję dzisiaj. O nie, uważaj. 3, 2. A? No, na górę. Nie, patrz co zrobimy. Cholera, ale fura. Bierzemy ją. Dawaj. Edytka, dawaj. Szybko. Czekaj, mam je potracić. Cholera! Zdedałem! Co ty gadasz? Stary, musisz mnie jakoś podnieść. Kurde, czekaj. Wyszedł. Nie bij mnie, zapłacę ci. Kroszonta, dobijmy targu, dobrze? No i co teraz? Kroszonta ci sprzedam, cebularz, oferuję, kapuśniak. Dobra, jedź stąd, 2,50 cebularz. Wiesz, mam, dawaj. Czekaj, stary, jakiś ty zakrwawiony. Widzowie, nie wiem, co tu się właśnie stało, ale ja go przekupiłem cebularzem. Edyta odkupiła Wiesława za cebularz. Co jest w ogóle grane? Stary, zostało nam 12 minut, a my... O nie przyjadę tu. Stary, proszę jedź, bo on nas blokuje, stary. Co za gość, dał nam uciec? Za cebularza to 30 sekund konsumpcji. I on jedzie w mojej sianie, idzie bez sianu. No cię, nie wyjedziemy tu. Nie, to jest jedyne, muszę na górę wjechać. Dobra, wjeżdżamy na górę i tam coś staramy się zrobić. Kopci nam się fura, jak dobra, mi się nie, wydaje. Nie, stary, musimy... Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja jestem na dachu. Ja też jestem na dachu, mam taką sabrę, stary. Widzę, czekaj, wsiadam do niej. Dawaj, wsiadaj, może wtedy cię zobaczę. Tak, widzę cię, jak wysiadłaś. Cholera! Nie, wypadłem. Dobra, Edytka. Wypadłem z auto, nie żyję. Widzowie, Edyta RIP, a ja jestem zblokowany. Silnik mi się nie chce włączyć. O nie. Widzowie, silnik mi się nie chce włączyć, to jest koniec. To jest RIP. Dobra, ej stary, biegnę z buta.
biegnij. Biegnę z buta, zostawiam cię. Edytka, rest in peace. 10 minut. 10 minut ci zostało. Stary, przejmuję jakąś kolejną furę. Cholera. Edyta, kochałem cię. O, dawaj, Wiesiu, to dla mnie zrób. Stary, kolejna fura. One nie mają paliwa chyba. Cholera, jestem w tak gównianej sytuacji. Mam pomysł, stary, jak będę robił wieśniaków. Zobacz to. Aj, samolot nade mną przeleciał. Stary. Widzę to z góry. A, to samolot, stary, się utnął. Ukradnij to. Pierdzielam się. Tak, mam, jestem w samolocie, stary. Proszę, leć. Pilnujcie wyjazdów z lotniska. On nie poleci. Ej, oni nas dowalą. Siadaj, zdupca mnie, robię sług wiary chyba. Cholera! Nie! Dawaj. Nie! Nie, stary! Walcz, walcz, musisz... Dawaj do kosiarki! Cholera, stary, wiesz, jak się poskalił! Skacz! Skacz! Dawaj! Nie mogę, stary! Dawaj. Ja pierdzielę! Zdedłem. O nie. Zostało nam 9 minut, nie daliśmy rady. Rozwalili nas, ale... Michale Aniele, czy to już nasz koniec? Pojebało cię chyba. Ty to jedynie do piekła. Jutro do roboty, wstawać, zesraliście się. O piekarni, ja pierdolę. Edyta, mogliśmy umrzeć. Lepsze to by było. No w sumie to tak. Nie tym razem, stare dziady.